4 maja przy ulicy Dzieci Polskich został odnaleziony telefon LG, koloru srebrnego. Właściciela wspomnianego telefonu prosimy o kontakty z młodszym aspirantem Adamem Szymczykiem. Numer telefonu 044 726 10 21 lub 997. 15 maja około godziny 11 policjanci zostali powiadomieni, iż na ulicy Popiełuszki opiekę nad małym dzieckiem sprawuje pijany mężczyzna. 32-letni mieszkaniec Tomaszowa dmuchnął w alkotest prawie 3 promile. Mężczyźnie towarzyszyła trzeźwa matka dziecka i 5-letni chłopczyk. Kilka minut przed godziną 14 przy ulicy Nadrzecznej 35-letnia kobieta, mając prawie 3 promile, opiekowała się trójką dzieci w wieku 4, 7 i 12 lat. W domu obecna była również 55-letnia babka, która miała w organizmie ponad 2 promile. Dzieci zostały przewiezione do pogotowia opiekuńczego. Sprawę prowadzą policjanci z Tomaszowa. 15 maja około godziny 21 dyżurny naszej komendy policji otrzymał informację, iż na ulicy Jerozolimskiej zostały uszkodzone 2 pojazdy, Audi i Golf. Jak ustalono, kierujący Citroenem uderzył w tył Golfa, następnie nie zatrzymując się obtarł prawy bok Audi. Policjanci opatrolowali pobliskie posesje, ujawniając kilka domów dalej zaparkowanego Citroena z pokolizyjnymi usterkami. Mundurowi ustalili właściciela pojazdu, który był po użyciu alkoholu. Miał 0,4 promila. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia drogowego. 16 maja, kilka minut przed godziną 13 na K8, doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. 61-letni kierujący Peugeot, mieszkaniec Nakła, nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go Renault i najechał na tył wspomnianego auta. Sprawca kolizji odjechał z 250-złotowym mandatem. O godzinie 6.45 w łazisku na K8 kierujący Renault, 33-letni obywatel Rumunii, na remontowanym odcinku drogi wyprzedzał inny pojazd i zajechał drogę prawidłowo jadącemu Mercedesowi Sprinterowi, którym kierował 30-letni mieszkaniec Tomaszowa. Na szczęście zakończyło się na wgnieconej karoserii. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, ustalili stan trzeźwości kierujących pojazdami. Jak się okazało, sprawca kolizji dmuchnął w alkotest 0,5 promila. O godzinie 15.50 w Lesisku, gmina Czerniewice, doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący rowerem 71-letni mieszkaniec gminy Żelachlinek wjechał w będącego w ruchu Renault. Po ustaleniu stanu trzeźwości okazało się, że rowerzysta był kompletnie pijany. Miał w organizmie prawie 2 promile. Sprawca kolizji z niegroźnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Sprawę prowadzą policjanci z Czerniewic. 16 maja o godzinie 8 w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych do służby policjantów. Szeregi tomaszowskiej policji zasiliło 2 funkcjonariuszy. Ślubowanie od policjantów przyjął Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim podinspektor Mirosław Domański w obecności pierwszego zastępcy podinspektora Wojciecha Tatara oraz kadry kierowniczej tomaszowskiej komendy. Przyjęci do służby policjanci rozpoczną teraz półroczny kurs podstawowy w Szkole Policji w Słupsku. Podczas szkolenia zostaną przygotowani do wykonania odpowiedzialnej i trudnej służby, do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom regionu tomaszowskiego. Po złożonym ślubowaniu funkcjonariusze wysłuchali również życzeń bezpiecznej i satysfakcjonującej służby od kierownictwa tomaszowskiej policji. 20 maja o godzinie 12.40 na drodze Praszki Teodorów miał miejsce tragiczny wypadek drogowy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 55-letni mężczyzna, mieszkaniec gminy Będków, kierując Fordem Escortem na prostym odcinku drogi z nieustalonych do chwili obecnej przyczyn, stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg i dechował. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł pasażer, 58-letni mieszkaniec gminy Będków. Kierowca oraz 57-letni pasażer zostali przetransportowani do łódzkiego szpitala. 46-letni pasażer z obrażeniami ciała pozostał w tomaszowskim szpitalu. Policjanci z Rokicin wyjaśniają okoliczności tego tragicznego wypadku drogowego. Po teoretycznej konferencji o takiej samej tematyce przyszła kolej na praktyczne umiejętności Kibicuj Bezpieczniej. W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 19 maja na boisku przy Majowej zostały rozegrane przez reprezentantów instytucji i organizacji współpracujących w obszarach przeciwdziałania uzależnienia i przemocy mecze piłki nożnej. Do kibicowania została zaproszona młodzież tomaszowskich szkół. Miał być to praktyczny sprawdzian umiejętności kibicowania. Tomaszowska młodzież pokazała, że doskonale potrafi kibicować. Policjanci, którzy na czele z komendantem podinspektorem Mirosławem Domańskim rozgrywali mecze piłki nożnej, mieli wspaniałych kibiców. Policji kibicowało gimnazjum nr 7 oraz szkoła podstawowa nr 12.
W kibicowaniu, gdzie pod uwagę brano wygląd drużyny, hasła i transparenty, piosenki, rymowanki, przestrzeganie zasad fair play, wygrała młodzież z gimnazjum nr 6, którzy nie mieli swojego faworyta, kibicowali wszystkim zawodnikom. Drugie miejsce przypadło zawodnikom z gimnazjum nr 7, a trzecie miejsce zdobyli kibice ze szkoły podstawowej nr 1. Nagrodę komendanta powiatowego policji otrzymali kibice z gimnazjum nr 7. 21 maja policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją uzyskali informację, iż w jednym ze sklepów przy ulicy Wiejskiej sprzedawane są papierosy bez polskich znaków skarbowych. Policjanci udali się w rejon wiejski i w przedmiotowym sklepie wykonali przeszukanie, ujawniając 330 paczek papierosów bez akcyzy oraz 3 kg tytoniu. Łączna wartość uszczuplenia to ponad 6 tysięcy złotych. Sprawę prowadzą policjanci z Tomaszowa.